Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o celibacie. Czy jest zgodny z naturą, czy jest racjonalny, czy jest dobry, czy może wręcz przeciwnie, stwarza jakieś poważne zagrożenia. Zapraszam. Najpierw trochę historii, zacznijmy od początku, czyli od Pisma Świętego. Najpierw słowa Pana Jezusa w kontekście po prostu porzucenia tego świata. Z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 10, wersety od 28 do 31. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę opowiadam Wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól. Z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Nie mamy tutaj jeszcze bezpośrednio mowy o samej wstrzemięźliwości, o celibacie, natomiast jak najbardziej Pan Jezus zobowiązuje do tego, żeby Jego uczeń był gotów porzucić wszystko. Tak, ten majątek, również rodzinę, są tutaj bezpośrednio wymienione dzieci, a więc wymaga Pan Jezus już tutaj, widzimy, że będzie wymagał pewnego odejścia od tego świata, poświęcenia się całkowitego dla Niego. Spójrzmy na kolejny fragment. Pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 7, wersety od 32 do 34. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta, niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta ciałem i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Tutaj mamy już podany cel wstrzemięźliwości, po co człowiek może powstrzymać się od założenia rodziny, po to, aby całkowicie oddać się dla Pana. Ten, kto w ten sposób postąpi, będzie mógł według świętego Pawła, według natchnionego tekstu Pisma Świętego, będzie mógł oddać swoje życie w całości dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Spójrzmy dalej. Księga Apokalipsy, werset rozdział 14, wersety od 1 do 5. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos, jakby głos mnogich wód, jakby głos wielkiego gromu, a głos, który usłyszałem, brzmiał, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami, a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami. Ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono, są nienaganni. Najpierw liczba 144 tysiące, to jest 12 pokoleń Izraela podniesionych razy 12 tysięcy, czyli liczba symboliczna 12, pełnia razy te 12 tysięcy, po prostu jest to wielka liczba, wielka mnogość. Tych, którzy zostali wykupieni z ziemi, którzy to są ci, którzy właśnie ziemią się nie pokalali, ci, którzy są dziewicami. Co o nich słyszymy? Że śpiewają pieśń, którą tylko oni mogą zaśpiewać, tylko oni mogą jej się nauczyć i oni pójdą za barankiem, dokądkolwiek on pójdzie. Słyszymy tutaj niejako echo tego, o czym mówił święty Paweł, czyli ten, kto poświęcił się Panu Jezusowi w ten sposób, może pójść się za Nim właśnie wszędzie. Może całe swoje życie Panu Jezusowi poświęcić. Tutaj mamy to wyłożone w Księdze Apokalipsy. Nie powinno nas razić to, choć może być w pierwszej chwili szokujące, że to są ci, którzy nie pokalali się z kobietami. O cóż tutaj chodzi? Czy Pismo Święte w ten sposób potępia w ogóle współżycie seksualne i zawsze jest w jakiś sposób grzeszne? Oczywiście nie. To jest dosyć częsty sposób mówienia Pisma Świętego, gdzie niejako każdy kontakt z tym, co ziemskie, jest już w jakiś sposób pewnym
brudzeniem się, tak? Nie o to chodzi, że to jest moralnie złe, ale jak człowiek, który idzie, tak, zbiera pył tej ziemi, tak, człowiek, który pogrąża się w tych ziemskich, doczesnych sprawach, no właśnie zbiera pył tych ziemskich spraw i tak samo człowiek, który wykonuje swój święty obowiązek, święte Boże polecenie, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, to jest przecież przykazanie zawarte w Księdze Rodzaju. Człowiek, który wykonuje to polecenie, bez wątpienia właśnie, tak jak mówi święty Paweł, miesza się w te ziemskie sprawy, zobowiązany jest do takiej codziennej walki o utrzymanie, o zajmowanie się tymi ziemskimi sprawami i w ten sposób można powiedzieć, że faktycznie brudzi się tym światem, co niekoniecznie jest moralnie złe, a może być nawet źródłem zasług. Bardzo łatwo może być nawet źródłem zasług. Choć właśnie, jak mówi święty Paweł, no zmusza go to do tego, żeby nie służyć cały czas bezpośrednio Chrystusowi, tylko jednak poświęcić się temu. Oczywiście później poprzez to poświęcenie również człowiek może się do Pana Boga zbliżać. Cokolwiek czynicie, czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. To jak najbardziej da się zrobić. Natomiast pozostaje ten aspekt i on również jest. I tutaj mamy ten aspekt zawarty tego niejako brudzenia się tym światem tych ludzi, którzy poświęcają się temu światowemu życiu. Jak wspomniałem, nie rozumiemy tego na sposób moralny, to znaczy niekoniecznie oznacza to jakąś moralną winę, a czasami wręcz przeciwnie, moralną zasługę. Widzimy więc, że wstrzemięźliwość seksualna, życie Bogu poświęcone jest obecne w Piśmie Świętym. Widzimy, że ta idea od samego początku jest obecna w nauczaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jednak pytanie jest, czy ta wstrzemięźliwość, życie w celibacie, życie w stanie bezżennym od samego początku była wymogiem do stanu kapłańskiego. Czy dopuszczano do stanu kapłańskiego tylko tych, którzy faktycznie byli gotowi w ten sposób żyć? To jest jakby inne pytanie. Jedna rzecz, czy istnieje w nauce Pana Jezusa ten stan życia bezżennego jako pewien ideał? To już widzieliśmy. Drugie pytanie, czy ten ideał był bezpośrednio połączony ze stanem kapłańskim? Tutaj można by myśleć, że nie, bo przecież czytamy w liście świętego Pawła apostoła do Tymoteusza w rozdziale 3, wersety 2 do 4. Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, dobrze swym domem zarządzający, trzymający swe dzieci w uległości z wszelką czystością. No, mogłoby się wydawać, skoro ten biskup ma mieć dzieci, no to w jaki sposób? Przecież to jest bezpośrednio sprzeczne, jest to jeden z tych cytatów najczęściej przytaczanych przez protestantów i moim zdaniem jest to dosyć szokujące, że rzecz tak banalna jest przez wiele osób zupełnie niezrozumiana. Aby to wyjaśnić, zacytuję synod w Elwirze. Jest to synod z samego początku IV wieku. Od razu po tym, jak ustają prześladowania, one nawet jeszcze do końca nie ustają, biskupi spotykają się w Elwirze na samym początku IV wieku, po to, aby właśnie uregulować jakoś życie Kościoła, które wychodzi teraz dopiero z katakumb. Bardzo powoli tak naprawdę wychodzi z katakumb, bo to jest sam początek IV wieku. Synod w Elwirze. Biskup bądź jakikolwiek inny duchowny może mieszkać jedynie z własną siostrą lub dziewicą konsekrowaną Bogu. Nie zezwala się duchownym mieszkać z żadną inną obcą kobietą. To jest kanon 27 tegoż synodu. Oraz kanon 33. Całkowicie zabrania się biskupom, kapłanom i diakonom bądź jakimkolwiek innym duchownym pełniącym posługę ołtarza współżycia ze swymi małżonkami i prokreacji dzieci. Ktokolwiek by ten zakaz złamał, zostanie usunięty ze stanu duchownego. A więc widzimy, że pod koniec IV wieku jak najbardziej byli jeszcze duchowni, którzy mieli żony. Ale widzimy również, że już istniało prawo, które za złamanie prawa celibatu, czyli właśnie powściągliwości seksualnej, wykluczało ze stanu duchownego. Także to już daje nam tą odpowiedź, która no, jest w zasadzie banalnie prosta. Jak najbardziej apostołowie i później w pierwszych wiekach biskupi wyświęcali kapłanów i biskupów spośród żonatych mężczyzn. Natomiast wszystko wskazuje na to, że od samego początku, od samych apostołów, ci kapłani i biskupi zachowywali całkowitą wstrzemięźliwość seksualną. Zwracam na to uwagę, synod w Elwirze, sam początek IV wieku, Kościół dopiero wychodzi z katakumb, to nie jest czas tworzenia jakichś zupełnie nowych przepisów, tak? Nagle jeszcze się do końca prześladowania nie skończyły, a my tutaj zrobimy właśnie jakieś zupełnie nowe przepisy. To jest raczej czas spisywania tego, co było praktykowane. Synod lokalny, czyli nawet nie wielki sobór powszechny, synod lokalny, gdyby miał nagle, tak po prostu znikąd,
wyciągnąć tak wielkie prawo, jakby nowe prawo stworzyć, właśnie prawo wstrzemięźliwości seksualnej. Gdyby próbował, to bez wątpienia nie obeszłoby się to bez echa. Bez wątpienia teologicznie odbiłoby się to echem, jak taki synod może sobie pozwolić na to, żeby wprowadzać takie prawo. Skoro nie obiło się to echem, skoro nie mamy jakby kontrowersji teologicznych w tym czasie wokół tego prawa, oznacza to, że było ono już powszechnie zaakceptowane i mamy jak najbardziej inne teksty, które to również potwierdzają, do których zaraz przejdziemy. W zasadzie to jest zupełnie oczywiste, że apostołowie, którzy rozchodzą się na cały świat, no nie mogli ustanawiać nowych biskupów. Przychodzą do jakiegoś miasta, przecież nie mogli ustanowić biskupem młodzieńca, tak, 16-letniego, który jeszcze nie ma żony. Uczyć go przez 2 lata i co? I uczynić go biskupem przełożonym całego kościoła? No nie, oczywiście właśnie. To musiał być mąż jednej żony, stateczny, dobrze zarządzający swoim domem, trzymający swoje dzieci w uległości, czyli posiadający dobrze wychowane dzieci. To jest zupełnie oczywiste i zrozumiałe. Jednocześnie widzimy, że ten ideał wstrzemięźliwości zawarty w Piśmie Świętym jest od samego początku obecny, jest obecny w samym Piśmie Świętym i w pierwszych dokumentach Kościoła, które mamy, gdy kończy się tylko okres prześladowania, widzimy, że już to jest jakby w kanonach, w prawach Kościoła obecne i niekontrowersyjne. Skoro jest to już wtedy niekontrowersyjne, no znaczy to najprawdopodobniej, że po prostu cieszy się już powszechnym uznaniem i jest już wieloletnią tradycją. Podobnie inny synod lokalny z Kartaginy w roku 390, jak już powiedziano, wypada, żeby święci biskupi i kapłani Boga, podobnie jak i lewici, czyli ci, którzy są w służbie Bożych Sakramentów, zachowali doskonałą wstrzemięźliwość, tak by mogli uzyskać w prostocie to, o co proszą Boga. To, czego apostołowie nauczali i co zachowywano w dawniejszych czasach, niech nam również będzie dane zachować. Zgadzamy się wszyscy, że biskup, kapłan i diakon, strażnicy czystości, powstrzymują się od współżycia małżeńskiego ze swymi żonami, tak aby ci, którzy służą przy ołtarzu, zachowali doskonałą czystość. Widzimy tutaj to już dosłownie potwierdzone, tak, apostolska tradycja, którą i my chcemy zachować, aby ci, którzy posługują przy ołtarzu, zachowali doskonałą czystość. Te teksty, które tutaj cytuję, mam bezpośrednio z naszego czasopisma Zawsze Wierni. To starszy numer z roku 2017, numer 189, czyli drugi numer z roku 2017. Jest to artykuł pana Franciszka Malkiewicza, celibat kapłański. Z tego artykułu mam te teksty synodów, które teraz cytuję. Jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z całością tego artykułu. On jeszcze obszerniej traktuje o tym, o czym tutaj mówię. Będzie oczywiście link w opisie. Jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z naszym czasopismem. Myślę, że rozumiemy, że z czasem wyświęcanie już żonatych mężczyzn staje się coraz bardziej kłopotliwe. Im Kościół staje się większy, tym łatwiej jest wyświęcać tylko tych, którzy jeszcze są bezżenni. Dlatego Kościół z czasem odchodzi od tej praktyki. Dlaczego? No, dlatego, że jeśli kapłan, biskup wciąż jednak ma tą żonę, zobowiązuje się do życia w czystości, no jednak myślę, że rozumiemy, że łatwo stwarza to dodatkowe pokusy do złamania tych zobowiązań, że jest to trudne, jednocześnie wciąż może mieć obowiązki, czy na pewno ma obowiązki rodzinne, troski o rodzinę, wciąż jego serce gdzieś tam zostaje podzielone i nie do końca jakby zostaje spełniony ten wymóg, te słowa świętego Pawła, no że ten, kto jest bezżenny, ten troszczy się o sprawy Pana. Także taki kapłan, biskup jednak pozostawał w jakiś sposób podzielony pomiędzy swoje obowiązki duszpasterskie, a swoje obowiązki troski o swoją rodzinę, które zawsze w jakimś mniejszym lub większym stopniu przecież pozostawały. Dlatego jest zrozumiałe, że Kościół z czasem odchodził od tego i przechodził coraz bardziej do wyświęcania już tylko mężczyzn bezżennych. Jak to było z Kościołem Wschodnim? Dlaczego do dzisiaj nie ma celibatu w schizmatyckich cerkwiach wschodnich, jak również w Kościele grekokatolickim, czyli w Kościele, który jest w jedności z papieżem i tam również nie mamy tego pełnego celibatu. Otóż chociażby święty Hieronim i w ogóle dokumenty pierwszych wieków Kościoła jasno poświadczają, że Wschód praktykował celibat dokładnie tak samo jak Zachód, aż do synodu w Trullo, który odbył się w roku 691. W trakcie tego synodu
dochodzi do tego poluzowania prawa celibatu na wschodzie, to znaczy do przyjęcia tej formy takiej, no powiedzmy, do przyjęcia takiej formy pośredniej, czyli kapłan, gdy pełni służbę ołtarza, musi zachować wstrzemięźliwość, przed przyjęciem sakramentu kapłaństwa może zawrzeć związek małżeński. Taki kapłan, który ma żonę, nie może zostać jednak wyświęcony na biskupa. Biskupi będą się rekrutowali tylko z kapłanów zakonnych, którzy żon nie posiadają. Jest to, widzimy, taka zmiękczona wersja celibatu, która zostaje wprowadzona pod koniec VII wieku w Kościele Wschodnim, która później przez schizmę zostaje przypieczętowana i której Kościół zdecydował się nie znosić w przypadku unitów, czyli tych, którzy odchodzą od prawosławia, od cerkwi schizmatyckiej i poddają się pod władzę papieską. Najwyraźniej byłoby to zbyt trudne żądać, zbyt duże wymaganie w tej sytuacji, żądać przywrócenia tego pełnego prawa celibatu i dlatego Kościół zdecydował się, że będzie tolerował to zmiękczone prawo celibatu również właśnie w kościołach wschodnich, unickich, tych, które zjednoczyły się z Rzymem. Kolejne wielkie pytanie to, czy to jest racjonalne? Czy to jest faktycznie rozumne, żeby żyć w ten sposób? Czy to jest naturalne? Czy to przypadkiem nie jest niezgodne z naszą ludzką naturą? Święty Tomasz odpowiada w sposób bardzo prosty i tak naprawdę bardzo krótko odpowiada na to pytanie. Tak jak człowiek każdy ma obowiązek się odżywiać, aby utrzymać się przy życiu, tak cały rodzaj ludzki ma obowiązek prokreacji po to, aby utrzymać się jako rodzaj przy życiu. Jednak z tego obowiązku mogą być zwolnione poszczególne jednostki ze względu na dobro wspólne albo ze względu na jakiś bardzo ważny cel. No i właśnie służba Boża, prowadzenie innych dusz do zbawienia, czy chociażby poświęcenie się całkowicie służbie Bożej poprzez modlitwę, czyli zakony kontemplacyjne, które również odgrywają ogromną rolę w prowadzeniu innych do zbawienia, pomimo tego, że być może tego nie widać. Oczywiście według świętego Tomasza są wystarczającym powodem, aby zwolnić człowieka z tego zasadniczego obowiązku. Jest to, przypominam, co do zasady, obowiązek spoczywający na całym rodzaju ludzkim. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Bardzo poważny powód może zwolnić jednostki z tego obowiązku, dlatego że nie jest to zagrożenie jakby dla przetrwania rodzaju ludzkiego, gdy jakieś poszczególne jednostki z tego obowiązku, z jakiegoś ważnego powodu nie wypełnią. No i oczywiście rozumiemy, że ta służba Boża jest takim wystarczającym powodem według świętego Tomasza. Jaki jest cel celibatu? No to w zasadzie już widzieliśmy u świętego Pawła. Oddanie całkowite, oddanie się na służbę Bożą, podobnie w Księdze Apokalipsy, oni pójdą za barankiem, dokądkolwiek on pójdzie. To oddanie się i również oczywiście ofiara. Poprzez trzy śluby zakonne, czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, taki zakonnik oddaje się Panu Jezusowi całkowicie, kapłan świecki, posłuszeństwo, faktycznie jest zobowiązany do posłuszeństwa, pomimo tego, że nie składa bezpośrednio ślubów posłuszeństwa, do ubóstwa jest zobowiązany w duchu, czyli do racjonalnego wykorzystania dóbr na służbę Bożą, a nie przywiązywania się do nich, nie dbania przesadnego o nie, już na pewno nie szukania ich jako jakiegoś celu. No i oczywiście czystość, kapłan jest zobowiązany, również kapłan świecki, czyli nie zakonnik, jest zobowiązany dokładnie tak samo jak zakonnik, czyli to jest właśnie to prawo celibatu. I w ten sposób, poprzez te śluby, czy też tutaj w przypadku kapłana świeckiego, poprzez prawo celibatu, człowiek oddaje się całkowicie na służbę Bożą, składa ofiarę samego siebie. Jest to głęboka, być może najgłębsza ludzka, zarówno fizyczna, jak i duchowa potrzeba założenia rodziny, potrzeba pewnego zjednoczenia, również na tym poziomie takim charakteru psychologicznym, pewnej bliskości, potrzeba posiadania potomstwa. Są to wielkie, głębokie potrzeby i człowiek, składając z nich ofiarę, pokazuje: tak, ja jestem gotów oddać wszystko dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, pragnę wszystko oddać dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. I również bardzo racjonalnym jest, żeby stan kapłański, który wymaga przystąpienia do ołtarza, który daje jednak pewną władzę w Kościele, oczywiście bez przesady, natomiast jednak w jakiś sposób wynosi takiego kapłana. On tak sprawuje mszę świętą, udziela tych sakramentów, jest takim przewodnikiem dla wiernego ludu. Jest to stosowne, żeby
nie każdy tak po prostu mógł zostać kapłanem, tylko żeby była poprzeczka postawiona dosyć wysoko, tak żeby faktycznie wymogi do tego stanu były dosyć duże. Oczywiście z wymogiem mamy do czynienia tylko wtedy, kiedy faktycznie jest on wymogiem, kiedy faktycznie jest pilnowane zachowywanie tego prawa celibatu, ale o tym za chwilę. Jeśli jest on zachowywany w Kościele, to posiada wielką moc. Wielką moc w apostolacie, to znaczy wielką moc nadprzyrodzoną, ale też moc przykładu. To znaczy, jeśli to jest faktycznie prawdziwa ofiara, składana świadomie, dobrowolnie, przyjęta właśnie jako coś bardzo trudnego, jako źródło faktycznie cierpienia, ale właśnie jednak złożone świadomie, dobrowolnie w ofierze z miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa, z miłości do dusz, wtedy jest wielkim nadprzyrodzonym źródłem łaski i jednocześnie to jest faktycznie przekonujące dla otoczenia, to znaczy, gdy ludzie widzą, że kapłan faktycznie tak żyje, to znaczy nie żyje dla rzeczy tego świata, właśnie żyje naprawdę w czystości, nie przywiązuje się do rzeczy materialnych, to jest to apostolsko rzecz niezwykle skuteczna. Oczywiście, jeśli nie jest zachowywany, jeśli prowadzi do tych czy innych grzechów przeciwko czystości, no to oczywiście działanie jest dokładnie odwrotne, jest gorszące i skandaliczne dla Kościoła. Zanim wrócimy do tego wątku, tutaj jeszcze to poważne pytanie, czy celibat może prowadzić, czy celibat prowadzi do pedofilii. Moim zdaniem na to pytanie jest bardzo łatwo odpowiedzieć. Czy człowiek, który naprawdę żyje w czystości, to znaczy zachowuje się w czystości od tych grzechów, również na poziomie myśli, nie oddaje się tym myślom nieskromnym, na poziomie uczynków tym bardziej, czy to w samotności, czy tym bardziej z innymi osobami, człowiek, który opanował te popędy, czy taki człowiek, nie odchodzi o człowieka, który gdzieś tam ucieka, boi się swojej własnej seksualności, jest tym przerażony, taki człowiek, jest to człowiek niedojrzały, to nie jest możliwa ofiara, dopóki człowiek nie zrozumie, co ofiaruje, dopóki człowiek nie świadomie i dobrowolnie nie doceni czegoś, nie jest w stanie realnie tego ofiarować. To znaczy, trzeba osoba, która pragnie żyć w celibacie, musi zrozumieć, że małżeństwo, życie wspólne jest wielkim dobrem i musi je świadomie ofiarować. Bez tego to nie jest w ogóle świadoma ofiara, ale to bardziej na marginesie. Człowiek, który żyje faktycznie w czystości, absolutnie nie będzie skłonny do tego, żeby popełnić jakąś zbrodnię seksualną. Człowiek, który naprawdę opanował te popędy, jego pokusy przeciwko czystości będą bardzo subtelne, tak? To będą bardzo, bardzo powolne pokusy do bardzo lekkich na początku grzechów i to będzie cała taka historia grzechu. Człowiek zawsze działa w ten sposób, to znaczy człowiek, który dopuszcza się już zbrodni, na przykład właśnie zbrodni pedofilskich, to jest człowiek, który już ma za sobą całą historię grzechów. Jestem pewien, że żaden z tych ludzi, którzy dopuszczają się takich zbrodni, to nie jest człowiek, który naprawdę żył w czystości, niezależnie od tego, czy to jest celibatariusz, czy to jest człowiek żyjący w świecie, czy w związku małżeńskim. Niezależnie od tego, człowiek, który naprawdę opanował te popędy, nie będzie kuszony do takiej zbrodni. On będzie kuszony do rzeczy drobnych na początku i dopiero właśnie po całej historii, po całej drodze, gdy człowiek już oddaje się pornografii, grzechom przeciwko czystości, w samotności, a być może już nie tylko w samotności, taki człowiek faktycznie jest w dyspozycji do tego, żeby później popełnić jakąś zbrodnię seksualną w ten czy w inny sposób. Oczywiście tu muszą być dochodzić inne okoliczności, natomiast chodzi mi o to, że ta okoliczność jest kluczowa. Dopiero człowiek, który jest w tych grzechach, który nie opanował tych popędów, który oddaje się tym grzechom, będzie faktycznie kuszony później do grzechów bardzo ciężkich, bardzo poważnych, przeciwko naturze albo właśnie tego rodzaju zbrodni. Także celibat, jeśli jest zachowywany, jeśli jest pilnowany, jest jak najbardziej ochroną przed tymi grzechami przeciwko czystości. Jednak jeśli nie jest pilnowany, jeśli władza kościelna w ogóle tego nie pilnuje, wtedy faktycznie jest rzeczą straszną. To znaczy, z jednej strony będzie źródłem zgorszenia dla innych, a z drugiej strony może prowadzić w jakiś sposób do zbrodni. I to myślę, że jest bardzo ważna rzecz, której warto kilka słów poświęcić. Otóż, jeśli władza kościelna nie pilnuje, najpierw w seminariach bardzo nie pilnuje tej czystości,
w tradycyjnej duchowości, w tradycyjnej dyscyplinie w seminariach jakakolwiek niezdolność, nieumiejętność człowieka do panowania nad sobą w tym zakresie seksualności była traktowana jako od razu powód do tego, żeby z seminarium usunąć. W trakcie rewolucji seksualnej i w trakcie rewolucji posoborowej doszło tutaj do ogromnego opuszczenia tej dyscypliny. Praktycznie, w dużej mierze przestano tego pilnować. I to oczywiście może mieć katastrofalne skutki. Dlaczego? Dlatego, że jeśli to nie jest pilnowane, jeśli przełożeni nie czuwają nad tym, żeby faktycznie tylko takie osoby były w seminarium, które naprawdę widać, że nad sobą panują, które faktycznie starają się w tej czystości żyć i które są w stanie w tej czystości żyć. Jeśli przełożeni tego nad tym nie czuwają, to istnieje ogromne ryzyko, że seminaria przyciągną ludzi, którzy z jakiegoś powodu nie chcą wejść w związek małżeński. I może to być dlatego, że coś jest nie tak, że mają na przykład tendencje homoseksualne i gdzieś tam próbują ukryć te tendencje. To w przypadku teraz może jest mniejszym zagrożeniem, dlatego że już może nie masz takiej potrzeby w społeczeństwie, żeby ukrywać takie tendencje. Natomiast jeszcze 50 lat temu jak najbardziej to było, mogła być motywacja. I dlatego też Kościół absolutnie nie tolerował w seminariach osób, które miały tendencje homoseksualne, nawet jeśli byli w stanie zachować czystość. Dlaczego? Ano dlatego, że taka osoba jest postawiona w niezwykle trudnej sytuacji. Jeśli osoba ma tendencje homoseksualne i teraz żyje w typowo męskim środowisku, w seminarium, tak, jest nastawiona na niezwykłe pokusy. No to tak samo jakby właśnie zwykły seminarzysta w seminarium żył nieustannie pośród młodych dziewcząt. Tak? To wystawia go nieustannie na pokusy. To praktycznie uniemożliwiłoby normalny taki seminaryjny rozwój. No i ta osoba jest w takiej sytuacji. A później jako kapłan jest nieustannie w otoczeniu ministrantów na przykład. Raczej uważa się na to, tak, jeśli mamy na przykład obozy wakacyjne dla dziewcząt, no to kapłan siłą rzeczy zachowuje tam większy dystans. W przypadku obozów dla chłopców już może niekoniecznie. Tak. Jeśli mielibyśmy do czynienia właśnie z osobą homoseksualną, która jest w seminarium, później zostaje księdzem, to ryzyko złamania tych ślubów czystości, ryzyko popełniania tych grzechów jest ogromne. Dlatego Kościół nigdy na to nie pozwalał, dlatego jeśli tylko kandydat do kapłaństwa wykazywał skłonności homoseksualne, od razu musiał seminarium opuścić, bo po prostu ryzyko, że nie wytrzyma, że w tych okolicznościach te pokusy okażą się zbyt duże, jest bardzo, bardzo duże. No i teraz w epoce posoborowej zrezygnowano w stopniu znacznym z pilnowania tej czystości. Zrezygnowano z pilnowania, z radykalnego usuwania osób, które mają tendencje homoseksualne. Nawet w pewnym sensie gloryfikowano na Zachodzie przede wszystkim właśnie taką wolność, swobodę i że teraz rezygnujemy z tego wszystkiego, co stwarza warunki szalenie niebezpieczne. Zrezygnowano równocześnie z tradycyjnej ascetyki i mistyki, czyli z walki ze złymi skłonnościami, z prawdziwej walki z grzechem. Oczywiście od seminarium do seminarium będzie różnie. W Polsce jest lepiej niż na Zachodzie, ale co do zasady ten kierunek rozwoju, w zasadzie rozwoju, raczej deformacji, szedł właśnie w tą stronę. I to jest rozwój, który jest szalenie niebezpieczny, który bardzo łatwo może doprowadzić do bardzo poważnych problemów, bardzo poważnych zbrodni. Oczywiście, jeśli mówimy o tych zbrodniach pedofilskich, one mogą się zdarzyć pomimo tych wszystkich restrykcji i pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, one mogą się zdarzyć. Natomiast jestem przekonany, że taka osoba, która dopuszcza się takich zbrodni, to na pewno nie jest człowiek, który naprawdę żyje w czystości. To jest człowiek, który już wewnętrznie jest pełen grzechów przeciwko czystości, który już popełnił bez wątpienia wiele grzechów sam ze sobą przeciwko czystości i taki człowiek być może faktycznie jest w dyspozycji, jeśli dochodzą do tego jeszcze inne, mniej lub bardziej nienaturalne skłonności. Taki człowiek pewnie jest w dobrej dyspozycji, żeby takie grzechy popełnić. A więc podsumowując, celibat jest piękną, doniosłą ofiarą. Jest wielkim środkiem do przekazywania Bożej łaski. Jest znakiem działania Bożej łaski w Kościele katolickim. Jest wspaniałym środkiem
apostolatu. Jest rzeczą piękną, doniosłą, praktykowaną od samego początku w Kościele, obecną w nauczaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale żeby pełnił swoją funkcję, musi być bardzo restrykcyjnie pilnowany. W seminariach musi być nacisk kładziony na to, żeby obserwować seminarzystów, żeby jeśli tylko widać, że jest tam jakiekolwiek nieuporządkowanie, że ten seminarzysta nie wykazuje zdolności do tego, żeby żyć w czystości, jeśli cokolwiek wskazuje na to, że będą trudności z zachowaniem tej czystości, no to po prostu taki seminarzysta musi zostać usunięty. Jeśli to nie jest praktykowane, bardzo łatwo ten stan kapłański może stać się źródłem właśnie głębokiego, moralnego zepsucia. Bardzo łatwo może doprowadzić to do wielkich skandali, wielkich problemów. Ale powodem nie jest celibat. Powodem jest, jeśli można tak powiedzieć, za mało celibatu. To znaczy celibat, który nie jest pilnowany, nie jest przestrzegany. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.